Zawsze jeszcze nie może wszystko? Zdecydowanie. Tak, na pewno. Wszystko jest możliwe. Tylko to wszystko w głowie, jak się ustawiasz swoje życie, nie? No zawsze. W każdym momencie możesz wszystko i... Tak, to jest dla mnie tak oczywiste jak oddychanie. Nie muszę się nad tym zastanawiać. Mam zbyt wiele przykładów, które nawet nie zakładałem, że to coś by mogło się wydarzyć, a to się po prostu działo. Jeśli chcesz, jeśli położysz wszystko na szali, będziesz ciężko pracował i często jeszcze trzeba do tego znaleźć grupę ludzi, to jest możliwe. Majka, czyli co? Zawsze i wszędzie możesz wszystko? Tak, absolutnie. Zawsze i wszędzie możesz wszystko i możesz być kim chcesz. Tak. Tylko musisz to odkryć w sobie. Ja wiem, że wszystko jest możliwe. Zawsze i wszędzie po prostu możesz wszystko. Możesz wszystko, sky's the limit, kurczę, no. W takich sytuacjach już po prostu życiowych, normalnych, jakie mnie spotykały, bo z reguły to jest tak, że te wszystkie bariery, które wiesz, schody, nie schody, czy takie fizyczne, czy nie, to w naszej głowie siedzą, a nie naprawdę. Jeżeli jakby wierzymy, że coś da się rozwiązać, to wszystko można obejść. No. Jeżeli czyli są co? Schody, to... Zawsze i wszędzie możesz wszystko? Zdecydowanie. Dla mnie to jest największy challenge życia. Czy faktycznie zawsze i wszędzie mogę wszystko? I tu nie chodzi o to, czy mogę dzisiaj być baletnicą, a jutro śpiewać operę, a pojutrze być na księżycu. Kurwa, nie chodzi. Umówmy się, nasz umysł jest głębszy niż takie płytkie porównania, tak? Czy jak popracuję nad sobą, czy jak się docisnę, czy jak się, wiesz, zajawię, będę pilnował tego ognia, czy znajdę sposoby, czy będę wytrwały, czy wtedy mogę? To jest taki dla mnie, wiesz, ostateczny cel, żeby nie odpuścić.